Witam. Na gorąco opowiem to, co się działo, bo już mamy pierwszą niespodziankę. Gale w Riyadzie przyzwyczaiły nas do tego, że no, niespodziewane są wyniki i murowani faworyci często zawodzą. Oczywiście ja walki Whittakera z Cameronem nie omawiałem. Mówiłem tylko, że dostaje pierwszego rywala, który będzie chciał z nim wygrać i który ma na tyle siły fizycznej, żeby jakby się postawić. Tak też było, tylko niespodziewanie szybko poddał się Whittaker. Skończyło się remisem, technicznym przerwaniem pojedynku. Sędziowie sięgnęli do kadr punktowych, czyli podliczali te rundy, które były. Natomiast trzeba przyznać, że ani tam nie było widać urazu kostki, którą doznał Whittaker podobno. Nie można oczywiście tego wykluczyć, natomiast nigdzie nie było widać żadnego momentu, w którym miałoby się to wydarzyć. Mógł ucierpieć kręgosłup, szyjny szczególnie, bo tam był upadek, mogło ucierpieć ramię, na które Whittaker spadł. Natomiast no, kostka tam wydawała się, że wyszła bez szwanku, natomiast no, też Whittaker dał sygnał, że właśnie ta kostka jest dużym problemem. Natomiast to, co było wcześniej, nie wskazywało, żeby Whittaker jakby w tej walce czuł się komfortowo, żeby on prowadził ten pojedynek i żeby on go wygrywał, a na pewno nie sprawiał wrażenia zawodnika, który kontroluje to, co się dzieje w ringu, a on jest do tego przyzwyczajony. Był wirtuozem w walkach ze słabymi zawodnikami, z takimi przeciętniakami. I jeśli jesteście wirtuozem w walkach mistrzowskich, tak jak był Roy Jones, nikt nie przylepia do ciebie łatki pajaca, a taką trzeba przylepić do Whittakera, bo jeśli ma się zawodników tego pokroju, które on miał, a w tej chwili przegrywa z Liamem Cameronem, który nie jest wirtuozem, po prostu jest silnym chłopem z odwagą pozwalającą mu na złapanie podwójnego bloku na te wszystkie szarże Whittakera. Wystarczająco ma dużo spokoju, żeby odpowiadać tylko w momentach, w których sam czuje się komfortowo, nie podejmować zbędnych wymian, w których ta szybkość rąk Whittakera miałaby znaczenie i mogłaby go zranić. No to sobie wybierał momenty, męczył presją rywala i moim zdaniem prowadził ten pojedynek. Ja punktowałem tak jak jeden z sędziów, chyba 59-57 mi się wydaje. Natomiast moim zdaniem Cameron był w tym pojedynku lepszy, bo po jego ciosach Whittaker wyraźnie się wycofywał. Oczywiście sam Cameron miał też ślady pojedynku, były tam jakieś sieniaki po tych szybkich ciosach Whittakera, myślę, że głównie z początku, ale później jak się przyzwyczaił spokojnie do rytmu Brytyjczyka, to sobie z tym radził. Ale tak jak powiedziałem, pierwsza niespodzianka i od razu zweryfikowany geniusz spada do statusu bokserskiego pajaca. Tak bym podsumował ten pierwszy pojedynek. Teraz już czekam na to, co się stanie po walce pan, czyli Opetaja Massey. Bądźcie na moim kanale. Pozdrawiam.